Cześć, witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo, to bardzo serdecznie, ja jestem Zed i witam was dzisiaj w kolejnym, moi drodzy, odcinku z Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku zrobimy coś naprawdę świetnego, ponieważ przygotowałem dla was 5 rzeczy, które zostały usunięte w Brawl Stars, tak więc przechodzimy do intra, a wy oglądajcie ten odcinek. Jeszcze na samym wstępie tego odcinka, moi drodzy, powiem wam, że research do tego odcinka oraz scenariusz przygotowała Vera, więc bardzo ci Vera dziękuję. Jeżeli Vera jeszcze nie znacie, to wejdźcie sobie na dół z linku w opisie, no i wejdźcie, zobaczcie, co robi, moi drodzy. Tak więc jeszcze raz dzięki Werka, a my, moi drodzy, przechodzimy już do pierwszego punktu dzisiejszego odcinka. Okej, tak więc pierwszym punktem w dzisiejszym odcinku jest poruszanie się kliknięciem. Tak, dokładnie, moi drodzy, dobrze słyszycie. Kiedyś dało się poruszać samym kliknięciem, zamiast, wiecie, sterować tym joystickiem, to dało się kiedyś, jeszcze w wersji tej pierworodnej Brawl Stars, dało się poruszać właśnie kliknięciem. Wydaje mi się, że to było całkiem ciekawe rozwiązanie. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale dajcie naprawdę mi znać w komentarzu, bo jestem aż sam ciekaw, co o tym sądzicie. Dla mnie, szczerze wam powiem, że i takie rozwiązanie byłoby ok, aczkolwiek chyba jednak wolę joystick, no bo tutaj nie mamy ani myszki, ani klawiatury, a wiecie, że jednak sterowanie, które gdzieś tam klikamy, jest to znane z, na przykład z LoL'a, więc, moi drodzy, dajcie znać, co o tym sądzicie, ale wydaje mi się, że bardziej lepsze dla telefonów komórkowych jest to właśnie joystick. Okej, tak więc druga rzecz, która została usunięta z Brawl Stars, a kiedyś była, teraz już nie występuje, jest to tryb Life Leech. Jest to tryb, który występował na mapie Showdown i polegał on na tym, że traciliśmy życie cały czas, jednak gdy trafiliśmy wrogiego bohatera lub tam przeciwnika, dostawaliśmy punkty życia i to był naprawdę bardzo, ale bardzo ciekawy tryb. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ten tryb pamięta, jeżeli pamiętacie taki tryb, to dajcie mi znać w komentarzach, a my, moi drodzy, lecimy już do kolejnego punktu. Punkt trzeci to jest podwojona nagroda. Gdy otwieraliśmy Brawl Boxa, mogliśmy PowerPoints lub coiny zdublować poprzez obejrzenie reklamy. Nie wiem, co sądzicie o takim rozwiązaniu. Wydaje mi się, że to było coś ciekawego, ale no to już sami musicie dać odpowiedź, co o tym sądzicie, moi drodzy. Punkt czwarty jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawy punkt, ponieważ mówi on o chipsach, tak zwanych chipsach, oczywiście chipsach w Brawl Stars. I polegało to na tym, że kiedy mieliśmy już daną postać i wypadła nam ona ze skrzynki ponownie, to nie przepadała ona, tylko wypadały tak zwane chipsy, dzięki którym mogliśmy na przykład za 500 chipsów kupić daną postać, na przykład Spike'a. Było to coś naprawdę bardzo ciekawego, ponieważ te postacie nie przepadały i dodatkowo to była jakaś taka jakby kolejna waluta w tej grze. Jeżeli to pamiętacie, dajcie znać. No i ostatni, moi drodzy, piąty punkt jest to najciekawszy punkt, a zarazem chyba taki, który większość pewnie z was kojarzy, aczkolwiek dałem go do tej listy, bo pewnie mamy dużo nowych graczy i oni o tym na przykład nie wiedzą. Tak więc, moi drodzy, piątym punktem jest to sterowanie gry pionowo. Pewnie niektórzy o tym już słyszeli, tak jak to powiedziałem przed chwilą, ale dla tych, co nie wiedzieli, kiedyś Clash Royale grało się pionowo, czyli tak samo jak na przykład w Clash Royale. Teraz gramy w Brawl Stars poziomo, czyli tak jak Clash of Clans, ale wcześniej nie było to takie oczywiste, ponieważ grało się pionowo w Brawl Stars. Wydaje mi się, że jednak jest to zmiana w 100% korzystniejsza, bo widzimy po prostu więcej, co się dzieje na mapie i jest to ekran dostosowany do filmów na YouTubie, przez co ogląda się to na pewno dużo ciekawiej, a i tak jakoś jest to sama. Więc wydaje mi się, moi drodzy, że akurat ta zmiana spodoba się raczej każdemu, aczkolwiek tym, co lubią grać w pionie, no to niestety nie, ale myślę, że jednak tutaj każdy będzie miał podobne zdanie, bo ta zmiana pozwoliła nam widzieć więcej w trakcie gry. Dobrze, moi drodzy, tak więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Miejmy nadzieję, że wam się oczywiście odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapki w górę oraz komentarze. Bardzo bym was prosił, bo ten odcinek chciałbym, aby miał dużo wyświetleń, no bo Vera mi go przygotowała, plus miejmy nadzieję, że lubicie tego typu odcinki, więc dajcie znać, moi drodzy, i może akurat jeszcze w przyszłości uda mi się wyprosić Vera, aby przygotowała taki odcinek, więc jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie, moi drodzy, do kolejnego odcinka, no i cześć!